Hej, nazywam się Aria i witam Was dzisiaj na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to jestem w połowie Polką i w połowie Amerykanką. I na swoim kanale dodaję filmy lifestyle'owe i rozrywkowe, czasami story time, tak jak dzisiaj. Zawsze we wtorek i czwartek o godzinie 16. No i jak widzicie, po tytule filmu postanowiłam zrobić kolejne zwariowane story time. Trochę dużo robię ostatnio takich filmów, gdzie siedzę i opowiadam, no bo wszystko jest pozamykane, tak jak wiecie, jest kolejny lockdown, ale widzę, że Wam się spodobało to. Także dzisiejsze story time ma szansę przebić ostatnie story time o Mam Talent. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to zapraszam. Więc tak jak widzieliście, po tytule dzisiejszego filmu, moja babcia jest lesbijką. To nie jest clickbait, to jest prawda. Ja wiem, że dla wielu z Was to może być szokujące, ale w Stanach to naprawdę nie jest nic takiego. Ludzie w Stanach są już na innym etapie. Takie rzeczy może były szokujące właśnie w latach 70., 80., ale teraz już dawno takie rzeczy nie są czymś dziwnym ani tematem tabu. Wiele osób ma dwie mamusie albo dwóch tatusiów i to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego. Wręcz byłoby to dziwne i takie nieakceptowalne, gdyby ktoś się zaczął z czegoś takiego śmiać. Nie uważam, że w Stanach wszystko jest super i idealne, w ogóle tak nie uważam, wręcz przeciwnie, ale bardzo podoba mi się to, że w Stanach większość ludzi jest naprawdę tolerancyjnych i uważam, że niestety w Polsce wiele ludzi ma trochę takie średniowieczne podejście w zakresie tolerancji. Zdecydowanie powinno się to zmienić. Całe szczęście młodzi ludzie przeważnie są otwarci i tolerancyjni, ale wiecie jak to jest z niektórymi starszymi ludźmi w naszym kraju. I jeżeli chodzi o moją personalną opinię w tym temacie. Uważam, że każdy powinien być z tym, z kim chce, bez względu na płeć. I myślę, że czyjaś orientacja seksualna nie wpływa na to, czy ktoś jest złym, czy dobrym człowiekiem. To są w ogóle dwie osobne rzeczy. Moi rodzice są bardzo tolerancyjni i też uczyli mnie takiego podejścia od dziecka. Właściwie od zawsze miałam styczność z ludźmi o różnych orientacjach. Mam nadzieję, że to dobrze odmieniłam. I to po prostu było dla mnie normalne, że każdy ma wybór. I może być z tym, z kim chce. Chciałam to od razu powiedzieć, abyście wiedzieli, jakie ja mam podejście. I 100% support the LGBT community. Więc tak, moja babcia jest lesbijką i również jak widzieliście w tytule, była to również babcia z piekła rodem. I oczywiście, to nie dlatego jest zła, bo jest lesbijką. Totalnie nie. To są dwie inne rzeczy. Dlatego od razu powiedziałam swoje zdanie na samym początku filmu, żeby przypadkiem nie zostało to źle zinterpretowane. Ale jest to jednak część tej historii, także zacznijmy od początku. Więc babcia, o której jest mowa, jest Amerykanką i w latach 60. wzięła ona ślub z moim dziadkiem. I kilka lat po ślubie postanowili zaadoptować dzieci, ponieważ niestety nie mogli mieć swoich własnych. I wtedy zaadoptowali moją mamę i jej siostrę. No i generalnie na początku wszystko było normalne, ale jak dzieci trochę podrosły, to moja babcia i mój dziadek uznali, że świetnie będzie wykorzystywać dzieci do prac domowych. Ale prac domowych, które były dosyć ciężką pracą fizyczną, trwała ona cały dzień i myślę, że była totalnie nieodpowiednia do wieku, ponieważ pamiętam, że moja mama mi opowiadała, że miała jakieś, nie wiem, 6-7 lat i już wtedy musiała sprzątać cały dom, robić wszystko w ogrodzie, myć wszystkie naczynia i być takim trochę małym niewolnikiem. Prawie w ogóle nie pozwalano jej i jej siostrze na to, żeby oglądały telewizję. Chyba tylko godzinę raz w tygodniu może. Prawie w ogóle nie miały czasu na zabawę. A, no i zapomniałam wspomnieć. Moja babcia również stwierdziła po kilku tygodniach, że właściwie to ona jednak chyba nie chce mieć tych dzieci, bo dzieci to dużo roboty. No ale nie zawsze z adopcją da się zwrócić te dzieci. Także widzę, że sobie wymyśliła inny sposób na wykorzystanie tej sytuacji. No i też niestety dochodziło również do przemocy fizycznej. Też musicie wziąć pod uwagę, że w latach 70. w Stanach można było bić dzieci w domu. Wiem, to jest jakieś chore po prostu. Oczywiście wiadomo, nie jakoś tak hardkorowo, ale uważam, że jakakolwiek przemoc fizyczna w stosunku do dziecka nie jest okej. No ale takie były czasy i to było wtedy okej. Także dzieciństwo mojej mamy i jej siostry było naprawdę, naprawdę ciężkie. No i parę lat minęło i moja babcia uświadomiła sobie, że właściwie to ona woli kobiety. Wtedy w latach 60. i 70. była ta cała era dzieci kwiatów. No i generalnie temat różnych orientacji seksualnych przestawał być tematem tabu. Ludzie zaczęli sobie też nawet uświadamiać, że istnieje coś takiego, ponieważ jak kiedyś się zapytałam mojej babci, to czy ona wcześniej nie czuła, że woli kobiety od mężczyzn, to ona powiedziała, że nie, że ona w ogóle była tego nieświadoma przez tyle lat swojego życia i dopiero po 10 latach swojego małżeństwa uświadomiła sobie, że właściwie ona nie kocha swojego męża w taki sposób romantyczny i że nie czuje do niego tak naprawdę pożądania i że to jest bardziej jak taka miłość do swojego brata, do swojego przyjaciela. No i właśnie przez te wszystkie zmiany, które zachodziły wtedy w Stanach i właściwie znormalizowanie tego, że istnieją różni ludzie o różnych orientacjach, to moja babcia przez ten wzrost świadomości odkryła, że ona preferuje kobiety i że zawsze czuła pociąg do kobiet,
kobiet, tylko tego jakoś nie zarejestrowała. No i właśnie po tych 10 latach małżeństwa moja babcia postanowiła się rozwieść z moim dziadkiem. Moja mama wtedy chyba miała jakoś 15 lat, jak się rozwodzili. I od tamtej pory była już tylko z kobietami. Z tego co pamiętam, moja mama mi jeszcze opowiadała, że moja babcia próbowała ją wziąć do lekarki, która była lesbijką, po to, żeby nakłonić ją, żeby również była lesbijką. Także crazy, crazy stuff, guys. Uważam, że ani w jedną, ani w drugą stronę, w sensie wiecie, że ani nie powinno się nakłaniać kogoś, żeby być bardziej heteroseksualnym albo homoseksualnym. Uważam, że każdy powinien decydować za siebie. No było to bardzo dziwne. No nie zadziałało. Moja mama zbyt mile nie wspomina niestety swojego dzieciństwa, ponieważ było ono dosyć hardkorowe. Tutaj wam, wiecie, opowiadam taką wersję soft. I pamiętam, jak kiedyś się zapytałam moją mamę, czy kiedykolwiek skonfrontowała babcia a propos tego, jak była traktowana w dzieciństwie. I w związku z tym, że moja babcia jest bardzo taka spirytualna, mimo swoich dziwnych zachowań, to odpowiedziała mojej mamie, że ona sobie, uwaga, cytuję po angielsku, she rewrote her past, czyli przepisała swoją przeszłość i że ta przeszłość to już nie jest jej przeszłość, więc to się jakby nie liczy. No świetne rozwiązanie, no na pewno jest to łatwiejsze dla niej, ale co z ludźmi wokoło, których skrzywdziła? Nie mam komentarza, jak można coś takiego powiedzieć? To jest tak jakby, nie wiem, mąż bił swoją żonę albo zdradzał swoją żonę i o, już sobie przepisałem w swojej głowie swoją przeszłość, więc to jakby się nie liczy, to mnie nie dotyczy. No przykro mi, że tak się kiedyś zdarzyło, ale to już nie jest część mnie. No najłatwiej. Także bardzo ciekawe podejście. Takie trochę niebranie odpowiedzialności za swoje czyny i z tego, jak takie chore traktowanie może wpłynąć na resztę czyjegoś życia. Okropne, okropne, ale to nie jest koniec, dopiero się rozkręcamy, słuchajcie. No i powiem wam, że mimo opowieści mojej mamy, ja nigdy jej nie wierzyłam, że babcia jest jakaś i że nie jest do końca dobrym człowiekiem, bo babcia przy mnie to był po prostu anioł. Jak już się widywałyśmy, bo widywałyśmy się prawie że co roku, na wakacje przyjeżdżałam z moją mamą, żeby mieć kontakt z moją rodziną w Stanach, no była naprawdę bardzo uprzejma i taka spirytualna. No totalnie mi się to nie łączyło z tym, co moja mama mi mówiła. No ale też wiem o tym, że moja mama ma bardzo dobre serce i wybaczyła jej te różne rzeczy z przeszłości i wydawało jej się, że moja babcia już jest jakby też inną osobą i że zmieniła się po paru dekadach, ponieważ stała się bardzo spirytualną osobą. Ale pozory mylą i przekonałam się o tym dopiero, jak poleciałam do niej na wakacje sama. Więc jak miałam 11 lat, to poleciałam do mojej babci na jeden miesiąc na wakacje. Moi rodzice uznali, że już jestem na tyle duża, że mogę tam polecieć sama. W ogóle to nie był mój pierwszy raz, kiedy leciałam samolotem sama. Pierwszy raz miałam 9 lat i też leciałam do Stanów. A, i to nie jest tak, że się leci zupełnie samemu, jak jest się dzieckiem, tylko jest tak, że nadzoruje cię jedna stewardesa i ona przekazuje cię do kolejnej z kolejnego samolotu. I one jakby podchodzą do ciebie w trakcie lotu, sprawdzają, czy wszystko jest okej, czy w porządku się czujesz, czy nic nie potrzebujesz i tak dalej, ale to jest fakt, że i tak jest to trochę stresujące. Przez pierwsze moje dwa loty płakałam za każdym razem, ale potem jak już wystartowaliśmy, to I would man up. No nie wiem, jakby tak uspokoiłam się i oglądałam sobie filmy i było okej. Okay. No i tak, i przez całe te wakacje miałam chodzić na pół kolonie, czyli wiecie, jakby idę do takiej fajnej szkoły. Tyle, że bez nauki. Bardziej jakieś takie zajęcia na zewnątrz, albo jakieś artystyczne. No wiecie, takie po prostu fajne, interakcyjne rzeczy dla dzieci. Żeby się nie nudziły w wakacje i jakoś fajnie, ale też produktywnie spędziły ten czas, no i oczywiście, żeby nie zawracały tyłka do dorosłym przez cały dzień. Bo to zawsze jest tak, że się zaczyna gdzieś o 9 i się kończy o jakieś 4 po południu. No i generalnie przez pierwsze jakieś 2 dni wszystko było w porządku. Aż dopóki zapomniałam nakryć do stołu, wiecie, położyć talerze i sztućce. To był jeden z takich moich małych obowiązków. No i po prostu zapomniałam, no miałam 11 lat, no i zapomniałam. No i moja babcia postanowiła wymierzyć mi karę. I jej karą było to, że mam nic nie jeść do końca dnia. I pamiętam jak dziś, bo to się wydarzyło jakieś 2-3 razy. 2-3 razy zapomniałam nakryć do stołu w ciągu jednego miesiąca, że za każdym razem, jak nie chciała dać mi jeść za karę, szłam do mojego pokoju i jadłam jakieś stare żelki, które sobie przywiozłam z Polski. No i zaczęłam też dzwonić do moich rodziców, że nie chcę tutaj być i żeby jak najszybciej mnie zabrali z powrotem do Polski, bo babcia jest opętana i nie daje mi jeść. W sumie nawet pamiętam, że się trochę stresowałam dzwonić do nich i im to mówić i specjalnie mówiłam po polsku, żeby nic nie zrozumiała, chociaż na 100% wiedziała, co ja im tam mówię. I co najlepsze, jak zapomniałam nakryć do stołu, to moja babcia stwierdziła, że trzeba dać mi jeszcze większą karę. No bo najwyraźniej ta strategia z niedawaniem jedzenia dziecku nie działała. I z jakiegoś powodu wymyśliła, że najlepszą metodą będzie to, żeby dać mi wiaderko
lusterko, zaprosić mnie na zewnątrz i kazać mi przenosić z jednej strony domu kamienie na drugą. I tak w kółko, przez parę godzin. Nie wiem, jaki był tego cel. Trwało to przez kilka godzin. Trochę się namęczyłam, miałam niezłe zakwasy. Może dlatego, że już nie wolno było stosować przemocy fizycznej, to stwierdziła, że mnie zamęczy fizycznie. Genius! No potem już pamiętałam, żeby nakrywać do stołu. Ta metoda podziałała z kamieniami i z wiadrem. Także w sumie może to nie było takie głupie. Summer in America. So fun with psycho grandma. A i ogólnie po tamtych wakacjach moja babcia zyskała ksywę The Monster. To jest taki trochę inside joke. No i zostałam cały ten miesiąc. Wtedy po miesiącu moja mama miała przylecieć i miałam z nią spędzić resztę wakacji w Stanach i mieliśmy odwiedzić innych członków rodziny. Rodzice kazali mi po prostu wytrzymać i nakrywać do stołu i o tym pamiętać. No bo wiedzieli, że jakby, no nie fajnie, oczywiście porozmawiali z nią, no ale też wiedzieli, że nie dzieje mi się jakaś straszna krzywda. Nie uważam, żeby to były najlepsze metody nauczania, dyscypliny według mojej babci. Ale co ja tam wiem? Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, pamiętam, że od tamtych wakacji moja babcia w ogóle została księdzem w kościele, została takim spirytualnym guru. Akurat ten kościół był super, muszę przyznać, mimo tego, że ja jestem agnostykiem, to bardzo lubiłam chodzić do tego kościoła, ponieważ to był taki kościół, powiem wam po angielsku, that welcomes all religions, czyli wszystkie religie są mile widziane, czyli obojętnie, prawda, jakie jesteś wiary, możesz przyjść. I właśnie na tych mszach omawiali te takie najbardziej pozytywne aspekty każdej religii, ponieważ wiecie, w każdej praktycznie religii i te wszystkie pozytywne jej aspekty się jakby przeplatają, tylko są inaczej ubrane w słowa, albo są jakieś inne historie, żeby lepiej zrozumieć tą pozytywną treść i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi się bardzo podobało i bardzo fajnie było na tych mszach, bo na przykład wiecie, w polskich kościołach jest tak bardzo poważnie. Ja osobiście jak czasami, wiecie, są jakieś chrzciny czy coś, no to trochę zasypiam w tym kościele. I przeważnie te msze w Polsce są takie dosyć usypiające, mimo tego, że chcę się skupić na tym, co ksiądz mówi, ponieważ jestem tam i może coś tam będzie ciekawego, to zawsze po prostu mi się tak mózg wyłącza i nawet nie wiem, o czym ten ksiądz mówi. To właśnie w tym kościele amerykańskim mi się bardzo podobało, że to było takie na luzie, że każdy mógł tam przyjść i czuć się dobrze, że było dużo śpiewania i takiej po prostu pozytywnej, luźnej atmosfery. I jeszcze jedna fajna rzecz była taka, że po zakończeniu tej mszy było coś takiego, co się nazywa potluck, czyli że każdy przynosi coś do jedzenia, kładzie się to na taki ogromny stół i po tej mszy po prostu jesz sobie brunch i dyskutujesz o tej mszy, czy o tym, co tam u ciebie słychać między ludźmi, którzy są częścią tej społeczności. Także to było fajne. Jakby taki kościół istniał w moim mieście, to na pewno bym do takiego chodziła, mimo tego, że nie jestem za bardzo wierząca, dla samej pozytywnej atmosfery i tego, że każdy może tam przyjść, nawet ateista. Ale wracając do historii, moja babcia stała się w tym kościele jakimś ogromnym, spirytualnym guru i prowadziła często dużą część tej mszy, ponieważ tam było jakby kilku spirytualnych guru, którzy w dużej mierze prowadziło tą mszę. Także jest to dosyć zabawne, że taka osoba, która no nie jest moim zdaniem zbyt dobrym człowiekiem, potrafiła dawać pozór tak ciepłej osoby, takiej uduchowionej, że to był szok! A jesteśmy dopiero w połowie mojej opowieści. No i tak, wiele lat minęło, już potem nigdy nie poleciałam na wakacje sama do swojej babci. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. During this time, the influence of my grandma in this church became even stronger. A, tak. W sensie moja babcia po prostu zyskała sobie zaufanie wielu ludzi przez wiele, wiele lat, ponieważ coraz bardziej angażowała się w kościół. Oczywiście to też ma jakieś swoje plusy, jakby bardzo się cieszę, że mimo tego, że jest dosyć, no jest trochę złą osobą, to cieszę się, że pomagała wielu obcym ludziom. No i wiele lat minęło i jak skończyłam szkołę, to postanowiłam, że wylecę na rok do Stanów. I mój chłopak, z którym byłam wtedy, postanowił też ze mną polecieć do Stanów. No i zadzwoniłam do mojej babci i dałam jej znać, że wiesz co, babciu, przeprowadzam się na rok do Stanów, przeprowadzam się do tego samego miasta co ty, będziemy mogły mieć kontakt. No i zapytałam się, czy możemy u niej zostać, ponieważ jesteśmy dwójką młodych ludzi i lecimy zupełnie sami. I też nie wzięliśmy jakoś dużo pieniędzy, to było tak na styk, żeby mieć na miesiąc, w tym czasie znaleźć pracę i zapłacić za pierwszy miesiąc mieszkania i żeby właśnie w tym pierwszym miesiącu już zacząć pracę i już zacząć działać, żeby były pieniądze na przyszły miesiąc, więc tych pieniędzy naprawdę nie było dużo. No i oczywiście była moją babcią, z którą widywałam się raz na parę lat, więc pomyślałam, że fajnie też będzie z nią spędzić czas, bo to nie jest tak, że ona zawsze robiła jakieś akcje, tylko ona też potrafiła się normalnie, spoko zachowywać. No i zapytałam się ją o to i myślałam, szczerze mówiąc, że ona odpowie, że no jasne, że możecie zostać ile chcecie, albo nie wiem, aż dopóki nie znajdziemy sobie mieszkania, no wiecie, aż dopóki nie ogarniemy sobie takich normalnych spraw, jak praca czy mieszkanie, jakby nie lecę tam
zwalać się na głowę mojej babci, tylko przyleciałam być dorosła, więc to miało być tylko takie na chwilę. Albo pomyślałam, że może zaproponuje nam, żebyśmy na miesiąc mogli zostać czy coś, w końcu jestem jej wnuczką, może chciałaby ze mną spędzić trochę czasu, nie wiem, a tutaj taka fantastyczna okazja, ale nie, powiedziała mi, że mogę u niej zostać na tydzień. Tak, jeszcze pamiętajcie o zmianie czasowej i tego, że jestem w mieście, którego w ogóle nie znam, no bo okej, przylatywałam tam na wakacje jako dziecko, ale... A, jeszcze nie mieliśmy wtedy auta. No tak, pomijam fakt, że moja babcia stała się jeszcze bardzo, bardzo zamożnym człowiekiem dzięki pracy w kościele, jako jedna z głównych guru, a oprócz tego jej żoną i partnerką, z którą była od 20 kilku lat, jest kobieta, która osiągnęła bardzo wysoką pozycję w armii Stanów Zjednoczonych, a to nie są małe pieniądze, zwłaszcza na emeryturze po bardzo długiej służbie i jeszcze o tak wysokim stanowisku, więc jej dom był naprawdę duży, to nie było jakieś małe mieszkanko czy coś, w którym było ciasno i nie zajmowałam też żadnego pokoju, który był potrzebny, ponieważ ona miała wiele wolnych pokoi i ja zajmowałam jeden z jej guest rooms, czyli wiecie, pokoi gościnnych. Także i tak nikogo by tam nie było i jeszcze ten pokój mieścił się jakby w innej części domu, takiej dolnej części domu, gdzie przeważnie nikogo nie było. Także that was really nice, grandma! Family goals! No ale kulturalnie jej podziękowałam, że dziękuję babciu, że mogę u ciebie zostać na ten tydzień, że daje mi ten zaszczyt! No i powiem wam, że jak polecieliśmy do niej na ten tydzień, to oczywiście to minęło tak i troszeczkę liczyłam na to, że jeżeli będziemy pomocni i będziemy się super dogadywać na to, że pozwoli nam zostać jeszcze kilka dni, ale nie. Ona bardzo lubiła podkreślać to, że zostajemy na ten tydzień, żebyśmy wiedzieli, żeby nie przedłużać. W ogóle co zabawne, kilka lat przed moim przylotem do Stanów mój dziadek, czyli były mąż mojej babci, z którym ona postanowiła się rozwieść, ponieważ uznała, że preferuje kobiety, postanowił się przenieść z innego stanu, gdzie mieszkał wraz ze swoją żoną, przenieść się do stanu i miasta, w którym mieszkała moja babcia. Czajcie? Oni już byli, nie wiem, 30 parę lat po rozwodzie, ale jakby odnowili kontakt i mój dziadek się tam przeprowadził, żeby być bliżej swojej byłej żony, która postanowiła się z nim rozwieść powoli kobiety. Znaczy inaczej, super, że mają świetny stosunek, ale jest to dosyć nietypowe, bo przeważnie myślę, że facet by się ogólnie załamał, jeżeli by jego żona po 10 latach stwierdziła, że ona chce się w ogóle z nim rozwieść i jeszcze chce się z nim rozwieść, bo w tym związku z nim stwierdziła, że jednak woli kobiety. No jest to takie dosyć, no, hardkorowe i niespodziewane. I w drugą stronę to samo, jakby mąż na przykład stwierdził, że woli mężczyzn i przekazał to swojej żonie, którą miał dzieci, bo prawda, oni mieli dzieci. No to są takie rzeczy, które ciężko jest zaakceptować. Oczywiście to się zdarza i większość ludzi nie ma na to wpływu, że w pewnym momencie swojego życia dochodzi do jakiegoś wniosku. No ale przeważnie partner nie chce mieć kontaktu z taką osobą, a tutaj właśnie oni się jeszcze raz zakumplowali, ogólnie mieli dobry kontakt i przeprowadził się mój dziadek ze swoją żoną. Ciekawe, co, znaczy dla mnie jest to szokujące, że ta druga żona mojego dziadka nie miała nic przeciwko, że on chce się przeprowadzić jak najbliżej swojej byłej żony, która pewnie rzuciła go dla kobiety. I ain't judging, but it's weird. No i tak, i po roku bycia w Stanach niestety zaczęłam mieć różne problemy z żołądkiem, co skumulowało się do tego stopnia, że miałam operację i wycinali mi wyrostek robaczkowy. I mimo tego, że już nie mieszkałam w tym mieście, tylko w mieście obok, to operowali mnie w mieście, w którym mieszkała moja babcia. I akurat w tym czasie moja mama, która mieszkała w innym stanie, postanowiła przyjechać, żeby mnie odwiedzić, więc dzięki temu była obecna tuż przed tym, jak wchodziłam na salę operacyjną, jak i również później mogła się mną zaopiekować. I poprosiła moją babcię, czy po operacji mogłybyśmy zostać u niej w domu, ponieważ musiałam dojść do siebie. No i moja babcia się zgodziła, pamiętam, że to był chyba tydzień, ale słuchajcie... Powiem wam, że po tej operacji bardzo bolała mnie ta okolica brzucha. Na przykład jak kichałam albo jak kaszlnęłam, to tak mnie to bolało, że to był ból wręcz nie do wytrzymania. Albo czasami jak na przykład musiałam się podnieść, żeby iść do toalety, to powiem wam, że zbierałam się nieraz przez kilka godzin, bo to był taki ból. I też miałam ograniczoną ilość środków przeciwbólowych, które mogłam zażywać na dobę. Nie wiem, żeby nie było za dużo albo żeby się nie przyzwyczaić, no nieważne. W każdym razie miałam daną ilość i nie mogłam jej przekraczać. No i bardzo mnie to wszystko bolało. Bardzo się źle czułam. Ten pierwszy tydzień był naprawdę ciężki dla mnie i na przykład jak szłam do toalety, to nie byłam w stanie iść prosto, tylko dosłownie szłam jak taka babcia. I moja babcia w ogóle... Moja babcia to jest inny level. Nie chciała za bardzo do mnie zaglądać. Zawsze jak do mnie zaglądała, co się zdarzyło, no nie wiem, z 4 razy albo 3 w ciągu tego tygodnia tylko, to pytała się jak tam, jak się czuję, no i no, narzekała mi, że czuję się fatalnie, że nie wytrzymam, że zwariuję, no bo tak się czułam. I ona tylko mówiła, okej, okay, I'll see you later then.
Czyli okej, prawda, zobaczymy się później i tyle. Nie pytała się, co mi przynieść, co mi zrobić, w ogóle nie siedziała obok mnie, nie wiem, nie obejrzała ze mną jakiegoś filmu, przeczytała książki, cokolwiek. I strasznie ją to drażniło, że po prostu czasami jęczałam z bólu. Nie jakoś głośno, no ale trochę tam pojękiwałam, bo mnie to tak bolało. I słuchajcie, nie uwierzycie, ale drażniło ją to do tego stopnia, że wychodziła z domu na cały dzień. I mówiła mojej mamie, że I can't handle this negativity. Czyli, że nie mogę wytrzymać tej negatywnej atmosfery. Ale to nie jest tak, że wiecie, ja jej cisnęłam, albo byłam jakaś chamska czy coś, tylko no narzekałam o sobie, o swoim stanie, bo się bardzo źle czułam. I ja po prostu nie mam słów. W każdym razie to było dla niej negatywne, że ktoś się źle czuje i o tym mówi i czasami trochę jęczy z bólu, jak musi wstać. Także tak, w ogóle nie była obecna w domu podczas tego praktycznie i po prostu czekała na ten moment chyba, aż stamtąd wyjdę. Ja się czułam, jakbym to ja zrobiła coś złego. Ona w ogóle nie wczuwała się w to, że byłam po operacji i żeby spędzić ze mną czas albo coś dla mnie zrobić. O, wiem, brak jej było takiej ludzkości. Często, w tych wszystkich sytuacjach. Nie wiem, czemu ona nie odczuwała za bardzo empatii. No bo nie wiem, jak inaczej to określić. Jaki to jest typ człowieka? Psychopata? Socjopata? Dajcie znać w komentarzach. No i wtedy wiedziałam, że chyba nigdy więcej się do niej nie odezwę. Przynajmniej ja mam takie podejście, że nawet jeżeli ktoś jest twoją rodziną, ale nie traktuje cię jak rodzina, to ty też nie powinieneś go traktować jak rodzina. No i powiem wam, że po powrocie ze Stanów już nigdy więcej się do niej nie odezwałam. Postanowiłam, że nie chcę mieć styczności z takimi ludźmi, którzy są moją rodziną, ale w ogóle się nie zachowują, jakby nią byli i nie chcę jakoś zwiększyć tej więzi. Jest to dziwne, że moja babcia, która jest taką spirytualnie świadomą osobą i jest takim guru spirytualnym, zachowywała się jak osoba, której brak empatii i wręcz czułam, jakby miała czasami satysfakcję z takiej okrutności trochę. Dajcie znać, co myślicie o tej całej historii, czy kiedykolwiek mieliście też taką sytuację, że ktoś wydawał się być normalny, a potem się okazywało, że w ogóle taki nie jest. Może był to jakiś członek waszej rodziny, może był to jakiś wasz znajomy. Dajcie znać, chętnie poczytam jakieś zwariowane historie w komentarzach, a czytam je wszystkie i też odpowiadam na wiele. A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ja i moja mama starałyśmy się utrzymywać kontakt z moją babcią, dlatego, że ona przejawiała jakieś takie momenty normalności, gdzie czasami się wydawało, że może faktycznie zrobiła jakiś progres, pracowała nad sobą i się zmieniła. No i wiecie, to jednak była moja rodzina, więc chciałam mieć z nimi dobrą relację i ich lepiej poznać, ale no, jak widać, to nie było mi pisane. No i tyle, słuchajcie, dajcie znać, o czym chcielibyście, aby był kolejny film. Jeżeli ten wam się podobał, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów. No i chyba tyle, a my widzimy się za niedługo.